Zadziwiająco niewiele osób wie o tym, że Machiavelli przez wiele lat był urzędnikiem odpowiedzialnym za sprawy wojskowe i dyplomację. Był szefem wywiadu Florencji. Szpiegul.pl. Cześć! W Sankt Petersburgu funkcjonuje Muzeum Historii Politycznej Rosji. Jeden z jej oddziałów poświęcony jest historii rosyjskiej policji politycznej. Od ochranki do FSB. Warto zobaczyć. Szpiegul.pl. Cześć. Dzisiaj polecę książkę nietypową. Umysł McKinsey. Książka, która uczy myśleć. Książka, która uczy zarządzać myśleniem. Świetna pozycja. Polecam. Szpiegul.pl. Cześć. Paradoks. Analiza, mimo że jest nigdy niekończącym się procesem, musi mieć jednak swoje granice. Inaczej jest nieprzydatna. Szpiegul.pl. Cześć. Czy polecę dziś jakąś interesującą książkę? Oczywiście. José Faligo, Tajne służby chińskie. Od Mao do Igrzysk Olimpijskich. Serdecznie polecam. Szpiegul.pl. Cześć. Przez cały okres współistnienia Polski i Zakonu Krzyżackiego zarówno król Polski, jak i wielki mistrz krzyżacki byli świetnie pracujące służby szpiegowskie. Szpiegul.pl. Cześć! Czy jest różnica pomiędzy siłami specjalnymi a służbami specjalnymi? Oczywiście, że jest. Siły specjalne to rodzaj wojsk. Służby specjalne to wywiad i kontrwywiad. Szpiegul.pl. Cześć! Jest tak. Czasami praca to gra. Innym razem gra to praca. Zdarza się również, że gra to czysta przyjemność. Po prostu. Szpiegul.pl. Cześć! Dziś polecam dwie książki z zupełnie innej beczki. Nie zawsze musi być kawior i przygody kanoniera do lasa. Szpiegul.pl. Cześć! Sikari, nożownicy, zeloci. Występują na kartach Nowego Testamentu. Sztyletnicy to egzekutorzy rządu narodowego podczas powstania styczniowego. Postrach rosyjskich żandarmów. Szpiegul.pl. Cześć! Obserwacja jest tajna. Zwykle. Zwykle figurant nie wie, że za nim chodzimy. Może być również jawna, po to, aby wiedział, że za nim chodzimy. Może być również obserwacja obiektu, żebyśmy wiedzieli, kto wchodzi i wychodzi. Szpiegul.pl. Cześć! Moja dzisiejsza praca polega głównie na modelingu. Szpiegul.pl. Cześć! Co chcę polecić dziś? Henryk Piecuch. Akcje specjalne od Bieruta do Ochaba. Masa interesującego materiału. Serdecznie polecam. Szpiegul.pl. Cześć! Dezintegracja to taka metoda pracy, której celem jest rozbicie jedności grupy osób. Taka grupa staje się wówczas grupą redukcyjną. Szpiegul.pl. Cześć! Początki rzymskiego wywiadu to tak naprawdę wojny z Kartaginą. Nieco później Juliusz Cezar miał powiedzieć: uwielbiam zdradę, ale brzydzę się zdrajców. Szpiegul.pl. Cześć. W czasach zarazy polecam miejscóweczkę Moskwa, rok 1985, zwany rokiem szpiega. Wtedy wpadło najwięcej agentów CIA właśnie tam. Serdecznie polecam KGB kontra CIA, Milt Birden, James Reiser. Szpiegul.pl. Cześć. Dzisiejszy dzień zakręcony na maksa. Dzieci w domu. Kwarantanna. Praca w re. To już końcówka. Ostatnie godziny, ostatnie dni redagowania książki. Szpiegul.pl. Cześć. Zastanawiałem się, jaką dziś polecić wam książkę, już wiem. Kody Landyn. Gdy rozpęta się piekło. Podręcznik survivalowy na czas kataklizmu. Serdecznie polecam. Szpiegul.pl. Cześć. W izolacji
Nie to jest najgorsze, że pracuje się w domu, bo to jest akurat normalne. W izolacji jest najgorsze to, że się jest. W izolacji ja bym zwariował, gdyby nie kawa. Kawa ratuje mi życie. Szpiegu.pl. Cześć. Ostatnie 4 dni było głucho. Wybaczcie, ale kończyłem książkę. Skończyłem. Taki jest mój job. Biorę się za bloga. Szpiegu.pl. Cześć.